Każdy z nas ma swoje tajemnice. Każdy robił rzeczy, o których chciałby zapomnieć, które najlepiej chciałby zamieść pod dywan. Ogromne korporacje, wpływowi ludzie, myślę, że oni za uszami mają najwięcej. Jednakże dzięki mocy pieniądza wszystko można wymazać. Prawda? Otóż nie zawsze. Niekiedy zdarzą się sytuacje, w których internauci czy zwyczajni ludzie dokopią się do najbardziej szokujących sekretów wielkich korporacji, wpływowych ludzi, polityków, twórców internetowych, aktorów czy piosenkarzy. I właśnie dziś porozmawiamy o takowej sprawie, która wypłynęła po latach. Dotyczy ona zaginionego, starego show Nickelodeonu, które z całą pewnością wysoko postawieni ludzie chcieliby zalać betonem. Jednakże tak się nie stało, ponieważ zaledwie 2 lata temu sprawa ta wypłynęła. I właśnie dzisiaj o niej opowiem. Przed wami sprawa zapomnianego show Nickelodeonu, w którym użyto zwierzęcych kości. Jest 20 września 2019 roku. W serwisie Reddit pojawił się dość intrygujący post autorstwa użytkownika DeadUser00. Sam post należał do tych dłuższych, jednak pokrótce opowiadał o starym, zapomnianym show Nickelodeonu, w którym użyto marionetki stworzonej ze zwierzęcych kości. Kiedyś mieszkałem w Ameryce Południowej. Około 2001-2004 roku Nickelodeon posiadał nieoryginalne filmy krótkometrażowe. Niestety nie pamiętam, czy puszczali je pomiędzy kreskówkami jako wypełniacz. Nie jestem także pewien, czy taki format nie występował jedynie w Ameryce Południowej. Jedna krótkometrażówka wzbudziła moją uwagę, ponieważ była o wiele mroczniejsza od pozostałych rzeczy na Nickelodeon. Scena otwierająca film prezentowała tytuł na czarno-białym tle. Zdaje mi się, że show nazywało się Rzeźnik. Film był czarno-biały. Była tam ręka trzymająca nóż rzeźniczy, rąbiąca zwierzęta stworzone z prawdziwych kości. Zdaje się, że wszystkie zwierzęta należały do małych, na przykład ptaszek, królik, pies i tym podobne. Wyglądały jak... to. Materiał nie posiadał dialogów, jedynie muzykę i kilka efektów specjalnych. Na samym końcu kościste zwierzęta zbuntowały się przeciw rzeźnikowi. Nie jestem pewien, czy ręka rzeźnika była pokazana, ale zdaje mi się, że była to ludzka ręka, jednak nie mogę tego potwierdzić. Pamiętam także, że zwierzęta w pewnym momencie połączyły się, tworząc abominację. Cóż, z tego krótkiego, lecz jakże ciekawego opisu można wywnioskować, że krótkometrażówka należała do bardziej przerażających, wręcz chorych tworów. W dalszej części posta autor wspomniał o sytuacji, w której pewien człowiek podesłał mu film dość podobny względem przedstawionej relacji. Nie, to nie to, ale wygląda na to, iż film jest kopią tego, czego szuka. Uważam, iż film, który opisałem, pochodzi z wczesnych lat 2000, lecz ten pochodzi z 2011 roku. W kolejnych postach DeadUser zacytował relację pewnej innej osoby, która również obejrzała ponurą krótkometrażówkę. Pamiętam, że oglądałem ten krótki film na Nickelodeon albo na Cartoon Network. Nie jestem dokładnie pewien gdzie, kiedy byłem dzieckiem. Tak cholernie się bałem. Szukam tego od około 15 lat. Jestem z Meksyku, więc pamiętam, że oglądałem to w języku hiszpańskim. Cieszę się, że w końcu coś znalazłem. Przyznam, że zajęło mi to trochę, ponieważ za każdym razem, gdy wyjaśniałem komuś fabułę krótkometrażówki, każdy sądził, iż mówię o hojraku, tchórzliwym psie. W sekcji komentarzy pod kolejnymi postami ludzie poczęli sugerować, czym mogła być owa bajka, jaki mógł być jej tytuł oraz czym właściwie była. Podsuwali takie propozycje jak rzeźnik Lupo, atak gigantycznego sępa, czy nawet słynny Candle Cove. Cóż, śledztwo było prowadzone na dość pokaźną skalę. Jednak teraz ja przejmę pałeczkę i sam zostanę narratorem dalszej historii.
Temat dziwaczej krótkometrażówki prędko został połączony z inicjatywą Nickelodeon o tytule Short Films by Short People. Otóż swego czasu była to kolekcja krótkometrażówek stworzonych przez dzieci. Były one nadawane pomiędzy większymi programami, bajkami, kreskówkami. Coś na wzór wypełniacza. Even Vickle's own pet, Schlock. Don't like him. Gotta save him. We were using our psychic powers to fight Super Boy. But Nick got a weird thought. That's when we realized... Whoa! Fungal Boy was taking the shape of our weird thought. Czy rzeźnik został wyprodukowany na rzecz tej inicjatywy? Czy może chodzić o coś więcej? Na moje oko coś się tu nie klei. Krótkometrażówka stworzona przez dziecko miałaby zawierać zwierzęce szczątki? Według mnie brzmi to kompletnie nierealnie. Oczywiście mogłoby to powstać w ten sposób, ze względu na to, iż sam autor stwierdził, iż w oryginalnym rzeźniku kościste zwierzęta były animowane za pomocą metody poklatkowej. Czy więc ma to jakiś związek? Jeżeli nie dziecko, w takim razie kto mógł to wypuścić? Niezrównoważony psychicznie dorosły czy coś? Cóż, jest to wyjątkowo ważne pytanie. Tym bardziej, że za chwilę nabierze większego sensu, ponieważ użytkownicy prędko zauważyli, iż Nickelodeon przez pewien czas był połączony z siecią CBC. I był to właśnie wczesne lata 2000, jednak czym jest samo CBC? CBC Radio Canada, czy też Canadian Broadcast Corporation. Jest to główny kanadyjski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny, który istnieje od 1936 roku. W 2002 roku CBC wypuścił program telewizyjny Z. Emitowany był od 18 marca 2002 roku do 2006 roku. I opierał się na właśnie tym samym patencie, co Short Films by Short People. Cóż, cytuję, Z opublikował prace twórcze z Kanady i innych krajów, w tym znaczną część materiałów stworzonych przez widzów i nowych artystów. Co więcej, prace twórcze na Z były bardziej abstrakcyjne, może nawet niepokojące, lecz na pewno przeznaczone dla starszych odbiorców. Zupełnie inaczej niż miało to miejsce w przypadku Nickelodeon. Co ciekawe, w trakcie partnerstwa pomiędzy CBC a Nickelodeonem, współpraca ta sięgała również NFB. National Film Board of Canada, czyli tamtejszego dystrybutora filmów. Stąd więc teoria, iż z ręki NFB rzeźnik puszczony był jak i na Nickelodeon, tak i na CBC. W kolejnych dyskusjach na temat rzeźnika użytkownik o niku GNR opublikował dość ciekawy post. Mój brat także mówił o kukiełkowym show z szkieletami. Było to trochę niejasne, ponieważ urodził się w 2004 roku, więc powiedzmy, że był nadawany ponownie w 2005 bądź 2006 roku, co wyjaśniałoby tę niejasność. Czy więc emisja rzeźnika sięgała poza 2004 rok? W miarę kolejnych dyskusji okazało się, iż rzeźnik nie był rzeczywistym tytułem krótkometrażówki. Sprawa ciągnie się cały czas. Całkiem niedawno DeadUser00 powiedział, że uważa, iż krótkometrażowy film Butcher's Hook autorstwa Simona Pamela może być właśnie tym filmem, o którym cały czas była mowa. Z pominięciem kilku brakujących bądź lekko zmienionych szczegółów. Wciąż wielu rzeczy nie jesteśmy pewni, czy jest to jedynie ARG, czy naprawdę jest coś na rzeczy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie, a tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. To, co przedstawiłem, jest bez wątpienia dziwne. Sam w tym momencie, po napisaniu scenariusza i setek innych rzeczy, wciąż nie jestem w stanie zrozumieć tego, o czym właściwie powiedziałem. Jest to jedna z dziwniejszych rzeczy, o których nagrałem. Mimo wszystko brzmi to niezwykle szokująco i wręcz obrzydliwie.
A wy co o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach na dole. I to już tyle ode mnie w dzisiejszym filmie. Jeżeli ci się spodobał i doceniasz moją pracę, zostaw pod tym filmem łapkę w górę, żeby się gdzieś tam dalej pozycjonował, oraz subskrybuj kanał tradycyjnie z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Obejrzyjmy poprzednie filmy, wyczekuj też tych następnych, ponieważ pojawiają się kilka razy w tygodniu, a tymczasem słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby. Minecapu, Waworek aka Kotomaran oraz Mozunik. Pozdrowienia są do was, jeżeli ty również chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. A tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym materiale, do usłyszenia wkrótce. Mówi do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy, tak jak i w przypadku, który przedstawiłem dzisiaj. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!